Od 17 roku życia pracujesz jako modelka i powiedz mi na dzień dzisiejszy, co najbardziej lubisz, a czego najbardziej nie lubisz w tym zawodzie? Co najbardziej lubię? Lubię to, że poznaję tyle ciekawych, kreatywnych ludzi. Gdziekolwiek nie idę, to praca, codziennie jest inna praca, inni ludzie i to jest fajne, to jest, wiesz, ta energia, kreatywność, coś niesamowitego. Podróże też na pewno. Podróże, a właśnie lotniska to jest ta najmniej fajna rzecz, tak, modelingu. A na przykład to, że jesteś malowana i przeczesywana kilkanaście razy dziennie. To mi się podoba, bo za każdym razem jestem kimś innym. Mhm. Właśnie, bo ja lubię się wcielać w różne charaktery. To mi nie przeszkadza akurat malowanie, czesanie. Polskie modelki, z tego co wiem, słyną za granicą z doskonałej cery i z wielkiej urody. Z czegoś jeszcze? Pracowitość. Mhm, to się ceni, tak? Aha. Mhm. I my nie narzekamy. Znaczy, rozumiemy, że to jest praca i po prostu pracujemy. A po niektórych dziewczynach to, Boże, szarpiesz mnie za włosy. A my po prostu jesteśmy chyba silniejsze. A przyjaźnisz się z którąś z top modelek? No, Monika, Jack, Magdalena. Mhm. Ania Jagodzińska, mhm. Ania Rubik. No, z wszystkimi mamy kontakt, tylko po prostu się mijamy. Mhm. Ale wspieracie się, to jest taka relacja, nie żadna zawiść. Fajne są dziewczyny. Fajne są dziewczyny. Ty jesteś jedną z najbardziej skrytych polskich modelek. O tobie wywiadów z tobą to w ogóle jak na lekarstwo, dlatego bardzo się cieszę, że przyszłaś do mnie. To jest taka twoja świadoma strategia? Nie, że strategia, ale uważam, że mnie jest lepiej. Tak jakoś naturalnie to wyszło, że nigdy nie było mnie w mediach dużo i też chcę to tak miarować, nie to, że wszędzie będę. Mieszkasz na co dzień w Nowym Jorku, tam też mieszkasz ze swoim partnerem, tak? Mm-hmm. On też jest modelem? Nie, zupełnie inna bajka. Powiesz jaka? Nie. A ile już jesteście razem? 3 lata. Aha, aha. I to ciągle... Jest Szwajcarem. Jest Szwajcarem. Tak, ale po Hiszpanem, po Szwajcarii To ciekawie. Ciekawie, tak. A te ciągłe podróże, w jakich ty jesteś, wpływają dobrze na związek? Tak. Bo jest ciekawie. Bo jest ciekawie i wiesz, i ma czas, żeby tęsknić. Nie, uważam, że podróże akurat to są dobrym lekarstwem na związki. Mhm. A gdzie na przykład spędzacie święta Bożego Narodzenia? Ja spędzam ze swoją rodziną, ze swoją. Aha, ale czyli... się spotykam na Nowy Rok. Mhm. I wyjeżdżacie gdzieś za granicę? Islandia. Czemu tam? A nie wiem tak naprawdę. I tak jest zimno, jeździcie, żeby było jeszcze zimno? A my lubimy, zimie? Nie, w zimie lubimy zimno. Mhm. W tamtym roku byliśmy w Finlandii i mieszkaliśmy w szklanym iglo. Mówi się, że supermodelka, która jest piękna, wysoka, szczupła, nawet w worku będzie wyglądała spektakularnie. Ty miałaś na sobie worek. Miałam na sobie worek na Dolce & Gabbana. Jak było? Jak zobaczyłam na fittingu, co mnie ubierają, to mówię, okej. No ale wiesz co, cieszyłam się, że mnie wybrali na worek. To znaczy, że mogę dobrze wyglądać w worku, prawda? Aha, że masz sobie to dla coś, mnie takie, no, że nawet w worku zrobisz to dla mnie to nawet to był komplement. A jakie są pokazy Dolce & Gabbana? No bo one wyglądają cudownie. Cudowne mają, oni zawsze mają świetną scenę, muzykę. A jacy są prywatnie? Fajnie, oni sobie, wiesz, charyzmatyczni, tutaj dużo krzyku, bo to Włosi. Tak. Donatella Versace też taka jest? Też świetna jest. Tak? Jedna z moich ulubionych projektantek. Naprawdę? Tak. Jest bardzo miła dla dziewczyn. Mhm. Ona kocha swoje dziewczyny. Mhm. Bo wiesz, zazwyczaj kobiety to te, które z dystansem się trzymają. Albo zazdroszczą, albo tak, wiesz. A Donatella to ona kocha nas wszystkie. Taka włoska mama. Tak. A nie przeraża cię to, jak ona wygląda? Nie. To znaczy, no wiesz, no, ofiara troszeczkę jest operacji, ale jej osobowość nadrabia. Tak? Tak, bo jest naprawdę wspaniałą osobą. A Anna Wintour? A zimna kobieta, właśnie osła. Naprawdę? Aha. No bo, kurczę. Ale też fajna, mądra. Ale ja lubię, wiesz, takie kobiety, które są, takie mają power. Dlaczego ona tak rzadko zaprasza Polki na okładki Vogue'a? A bo ona jest bardziej nastawiona na celebrytów. No to jest marketing, a w Ameryce wszystko jest marketing. Mhm. I kasa się liczy. Dlaczego nasze supermodelki jak ty, Ania Rubik, nie chodzą w ogóle w polskich pokazach? A jesteśmy tu obecne, ale bardziej po tej drugiej stronie, czyli oglądamy pokazy. Wspieramy naszych projektantów. A dlaczego nie występujecie na wybiegu? Bo jesteście za drogie? Nie powiedziałabym to tak. Wolimy chyba oglądać, wspierać tej z drugiej strony, tak? Chodziłam u Macieja Zienia. Kiedy? A, 5 lat temu, 6. Czy modelka, supermodelka w ogóle bierze pod uwagę jakieś zabiegi medycyny estetycznej? Mm-mm. Kompletnie to, czy, nie? Podejrzewam, że nasza twarz by się zbyt za bardzo zmieniła, prawda? I chyba nikt nie ma tak naprawdę z tych starszych. Ale na przykład piersi sobie robią. Tak. Mhm. A to ja nie jestem przeciwna operacjom plastycznym. Jeżeli komuś to poprawi humor, to dlaczego by nie? No ale w modelingu, tak jak mówisz, tym wybiegowym zdarza się to rzadko.
Rzadko się zdarza, ale zdarza, tak. A jak dziewczyny kończą 30, to nie zaczynają tak, wiesz, być przerażone, wpadać w panikę i robić sobie różne rzeczy? Nie. Teraz właśnie zauważyłam, że w modelingu ludzie zaczynają doceniać te starsze dziewczyny. Mhm. I naturalnie. One są kobiety, one nie mają 16 lat, są kobietami, mają charakter i ludzie to lubią. A boisz się tej 30, która dla modelki jest taką cezurą? Uważam, że jako kobieta 30 jest najlepszym wiekiem. Tak myślę. Poznasz siebie, wiesz kim jesteś, masz tą pewność siebie. Nie, w tych czasach to wiesz, to teraz Photoshop. Spokojnie. Spokojnie, damy radę. Po 30. A myślisz czasem o macierzyństwie? Oczywiście, że tak. A dla modelki ciąża to jest atut? Na przykład od strony marketingu. Tak. Czy modelka w ciąży dostaje propozycje? Bo na przykład u Karla Lagerfelda pojawiają się na pokazie. No tak, tak. Nie tak, tak specjalnie. No, na pewno jakieś specjalne propozycje tam są, ale i po. Ludzie lubią, jak ty wracasz po dziecku i widzą, jak ciężko pracujesz, żeby powrócić do swojej sylwetki. Czyli to się ceni. Ceni się, tak. Kasiu, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję też. Cieszę się, że do mnie przyszłaś i wszystkiego dobrego w kolejnym dziesięcioleciu twojej kariery. Dziękuję bardzo.